Ty, bo... Czekajcie. Nie, to nie może być prawda. Nie. Czekajcie, bo podobno Zebo skomentował mój film. Czekajcie. Gdzie to jest? Montuję jak Zebo. Nie, nie gadajcie. Czekajcie. Czekajcie. Zebo skomentował mój film! Ej. Stój, czekaj. Nie rozpędzajmy się tak. Zrobiłem clickbaita, ale nie rozpędzajmy się tak. Po kolei, najpierw wstęp do odcinka, a potem odcinek i zobaczycie, o co chodzi. Cześć, siemanko, z tej strony Kawsod, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj mamy ocenianie kanałów, wasza ulubiona seria, czyli no po prostu oceniam youtuberów, twórców i w ogóle. Kocham was. Zebo skomentował mój film, czy nie skomentował? To jest tytuł odcinka, więc wiecie, wyświetlenia muszą się zgadzać. Oglądajcie, bo kolejny odcinek jest oceniania, a wy kochacie ocenianie, nie? Więc zostawiajcie łapki w górę, zostawiajcie i suba. Też suba zostawcie tam przy mikrofonie. I moi drodzy widzowie, moi drodzy kochani super ultra epiccy widzowie, to jest taka sprawa do was. Jeżeli chcecie brać udział w kolejnym ocenianiu kanałów, jeżeli mam ocenić was, to napiszcie w komentarzu 2 plus 2 razy 4 razy 16 razy 8 ile krów było w samochodzie. Napiszcie święta, bo za niedługo mamy święta, za półtorej miesiąca, więc napiszcie święta i będzie bardzo fajnie. A my już tutaj do ciebie do oceniania kanałów, więc miłego oglądania. Cześć, siemanko, z tej strony Kawson i witam was bardzo, naprawdę bardzo. Ale to bardzo serdecznie. Ale to bardzo serdecznie witam was znowu tutaj. I tak, mamy te kanały, nie? Mamy te kanały, moi drodzy. I bez żadnego przedłużenia po prostu przejdźmy do oceniania, bo było parę tych kanałów do oceniania, a ja wybrałem parę rzeczywiście fajnych kanałów i bo żeby oceniać, więc lecimy, więc od razu tutaj ziu. Pierwsze co widzę, na pewno Banner i Avatar. Avatar jest jeszcze w miarę fajny, bo jest mniejszy w ogóle, ale Banner... Dla mnie to śmierdzi 2013 rok, taki podstawowy banerek, jakiś napis, jakaś ściąga, nie wiadomo jaka. IG tutaj, moim zdaniem ten baner jest brzydki, tak po prostu moim zdaniem jest brzydki. Ale to tylko moim zdaniem tutaj... Po prostu taki się staromodny wydaje. Mógłby być lepszy. Co do miniaturek, mój drogi przyjacielu. Co do miniaturek, miniaturki mogłyby być lepsze, na przykład patrz. Jak tu masz tej Fifie gol roku był strzelany co mecz. Masz tej gol roku co mecz i masz napis niebieski i tu masz niebieskie, rozumiesz? I jeżeli masz napis niebieski i tu masz niebieskie, to się zlewa i tego nie widać z daleka. Więc na przykład za tym napisem stworzyć nową warstwę i pędzlem pomazać na czarno i wtedy jakby to się oddziela i to bardzo fajnie wygląda. Pokazałem to w paru poradnikach u mnie na kanale, to wtedy to lepiej wygląda. Na przykład też tutaj top 5 przeglądarek, gradient jest taki jakby niepotrzebny, albo właśnie pędzlem, jak się pędzlem tak pomazia, na przykład jak tu jest zrobione, jak zrobić własny przycisk subskrybuj, właśnie coś takiego, że tak no, czarno jest pomaziane i to bardzo fajnie wygląda. Dobra, przejdźmy teraz do top 5 przeglądarek, zobaczmy co tu jest. Cześć, siemano, ja jestem Kaco i dzisiaj pokażę wam moje top 5 przeglądarek internetowych. Oczywiście to jest tylko i... moja opinia. To Opera GX. Dlaczego dopiero jest na czwartym miejscu, zapytacie? Nie chciałbym cię tutaj więcej. Za wszystkie te rany tu... Dobra, po obejrzeniu tego odcinku stwierdzam, jest montaż, tylko po pierwsze, czego nie robić w montażu, na przykład to moje zdanie. Te takie jakby odbicia, te takie zmiany głosu powinno być bardziej w takich momentach pasujących do tego, a nie tak po prostu tak nagle z dupy. I wtedy na przykład muzyki nie powinno być. I też widzę, że na początku przez pierwsze jakieś 20 sekund masz cały czas zostaw lajka, zostaw suba i to się tak powtarza i to jest denerwujące, bo jak cały czas będziesz dawał takie animacje, to idzie kogoś trawić, naprawdę, nie? Więc tego nie polecam robić. No i tutaj właśnie teraz wyświetla tam ocena kanału, tak napisana przeze mnie w czasie montażu. No i mówiąc szczerze, moi kochani widzowie, no to kanał ma trochę do poprawy. Tam napisałem więcej, tam polecam przeczytać. A tak to, no dobra, no może być, widziałem gorsze kanały. Może być, taka jakby ocena, jakbym miał ocenić, to daję takie 7,5 na 10. Dobra, jesteśmy na drugim kanale i tutaj widzimy baner już bardzo fajny, bo rysowany. Banery rysowane są naprawdę bardzo, ale to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne. Moim zdaniem, że są takie bardzo fajne, ale no przyznajcie, jak jest baner rysowany, to przyznajcie, że jest trochę taki jakby bardziej autorski. Widać, że on jest Pepen, czyli pingwin, czyli pasuje to i to jest takie głównie do jego tematyki. I jest to takie bajkowe, fajne. Może nie takie strasznie bajkowe, ale jest po prostu ładne i fajne. Więc za grafikę na pewno tutaj się ocena idzie w górę. Miniaturki. Miniaturki widzę, że
te są w miarę ogarnięte, na przykład ta jest taka, no spoko są. Tylko jeżeli robi się rendery, to już polecam na przykład postarać się zainwestować w Cinema 4D. Nie mówię, że kraka, ale nie zachęcam, ale są różne sposoby. I robić rzeczywiście jakieś fajne rendery skinów, żeby to pasowało. Ale jak masz taki styl miniaturek, to w sumie można go ciut polepszyć, ciut to, ale ogólnie to są spoko miniaturki, więc jest bardzo ładnie i to się generalnie bardzo szanuje. Tak, to się bardzo szanuje. Tak, to chciałem powiedzieć. Dobra, ale trzeba obejrzeć odcinek. Obejrzmy ostatni odcinek. Kiedy leci nowy Lil Peep. Pipin i dzisiaj pierwszą zmianą, jaką od razu widzicie, jest zmiana skina. Napiszcie w komentarzu, czy ma być taki skin jak poprzedni, czy taki wam się podoba, czy taki po prostu jest lepszy. Napiszcie w komentarzu, ja po prostu dopasuję się do większości. A dzisiaj pogramy Skywarsy na serwerze Yartex.netulk. Tak jak poprzednio, ostatni odcinek bardzo wam się spodobał, zostawiliście ponad... Aha, okej. Okay. Kolejna gierka! Jesteśmy w kolejnej gierce i myślę, że ta gierka będzie bardziej fajna. Mamy kolejną skrzynkę, która już jest fajniejsza. Chociaż nie na... Po co tu kill-offy w ogóle? Po co one? Dobra, jak jestem już po obejrzeniu tego odcinka, wracając już do niego tutaj na kanał Pepena, jestem w stanie stwierdzić, że kanał jest bardzo fajny, montaż też jest bardzo fajny. Tylko wydaje mi się, że renderujesz film w niskiej jakości bitrate. Polecałbym to sprawdzić, bo oglądam w 1080p, a film wydaje się w niskiej jakości. To polecam coś z tym zrobić. A tak to montaż jest fajny, jest montaż, muzyka się fajnie zgrywa z tym, co się dzieje na ekranie. Jest bardzo fajnie. Tutaj macie ocenę kanału taką dokładniejszą moim zdaniem. A szczerze mówiąc, panie Pepen, to kanał jest, naprawdę, kanał jest spok. To się bardzo szanuje, takie fajne kanały, takie bardzo ładne. No i rozwijaj się dalej, lecisz, tylko żeby regularność była. Regularność filmów i będzie git. A ja lecę do kolejnego kanału. Ty, bo... Czekajcie. Nie, to nie może być prawda. Nie. Czekajcie, bo podobno Zebo skomentował mój film, czekajcie. Gdzie to jest? Montuję jak Zebo. Nie, nie gadajcie. Czekajcie. Czekajcie. Zebo skomentował mój film! Teraz jakby był clickbait robiony na wstęp odcinka. To jest taki dodatek, żeby zachęcić ludzi do oglądania. To jest taki... Ale Zebo skomentował mój film. Będzie spok totalny, więc... Ej, jeżeli... Nie wiem, Zebo skomentuje ten film też, to nagrywam recenzję GBS-a. Kupuję GBS-a i nagram o tej kawie. Dosłownie. Jak Zebo skomentuje ten film, to nagrywam o GBS-ie. No clickbait. A my przejdźmy już do tego kanału, który mam ocenić biednego. No. No i Mateo. Banerek jest bardzo ładny, tutaj nig jest, skin jest, widać, że rendery są fajne tutaj, widać, że po prostu widać, co leci, że tutaj jest po 10k, Discorda widać, to widać, po prostu widać, co tutaj jest i o co w tym chodzi. I to jest czytelne, miniaturki są świetne, akurat miniaturki są świetne, tak samo awatarek jest bardzo świetny, więc grafiki są na wysokim poziomie, są na bardzo wysokim poziomie, to się szanuje. To oglądałem ten film, tak poza odcinkiem, tego nie oglądam, bo montażystę masz frajera i nie wypikał połowy twoich przekleństw, to nie szanuję tego, ale na przykład wielka aktualizacja, a na SMC możemy to obejrzeć. No, więc obejrzymy sobie to wielka aktualizacja na SMC konkurs. Wow, no, ja tutaj kompasu nigdy na nie naciskałem. Mega drop Bad Wars, The Pit Skywars. Ty, to ja tego nie widziałem, ja nigdy w kompas nie wchodziłem. Statystyki, hub, 5 graczy na hubie jest! Czyli na przykład ja mam Mateo099, hashtag 2434, wy taki podajecie, bierzecie hashtag, biorę udział, spacja i swój pełny nick z Discorda. Dobra, to ja się z wami żegnę, mam nadzieję, że odcinek się podobał i... Dobra, jestem już po obejrzeniu tego odcinka. Mało montażu. Masz montażystę do zwolnienia generalnie, montażystę masz, no w skrócie słabego masz, bo tam praktycznie montażu nie ma. Więc montaż akurat mógłby być o wiele milion razy bardziej lepszy, a obecnie jest po prostu, no, moim zdaniem się to słabo ogląda. Tak, moim zdaniem macie tutaj ocenę moją taką bardziej rozbudowaną. No i możemy powoli przechodzić do kolejnego kanału. Jednakże, jeżeli zanim przejdziemy do kolejnego kanału, to jest moment na zostawienie łapki w górę. Zostawcie łapkę w górę. Dobra, już ja wierzę, że zostawiłeś łapkę w górę, jesteś kozakiem, a my lecimy do kolejnego kanału.
I cyk, trzeci kanał. Czwarty. Michi, powiem tak, jeżeli banerek robię sam, jest, no jest po prostu ładny. Jest ładny, też trochę śmierdzi tą starością, taki 2013, 2014, 2015, no ale jest ładny, więc po prostu tyle, jest ładny. Awatar jest do zmiany całkowicie, bo awatar w ogóle nie pasuje do tego. Już mogłeś wyciąć po prostu z tego i wkleić to tu i by było wiele lepiej, ale dobra. Baszysz mi się od sobą, więc jesteś początkujący z tego, co widzę, chociaż nagrywasz już 3 miesiące tak naprawdę, więc no, powinieneś się bardziej znać. Ale dobra, miniaturki są do zmiany, bo miniaturki są po prostu brzydkie. Jak ta jest jeszcze spoko, to ta... Nie, nie przyciąga uwagi. Ale jeszcze zobaczmy montaż. Tego nie wiem, to jest za długie. Zobaczmy montaż, jak uciec z więzienia Jailbreak. Siema, z tej strony Mihihihi. Należony tutaj hihi. Dzisiaj nagrywam po bardzo, bardzo długiej przerwie. Prawie, widzieliście. Dobra. Cringe, hashtag 5. Napiszcie, jak chcecie, w komentarzu hashtag cringe. Bo nie wiem, nowy odcinek, no przerwa, albo nie, hashtag przerwa napiszcie. Będzie dobrze, więc elo. Nagrywasz w dziwnej jakości, mój drogi, jest bardzo spoko, dobra, ale dziwna jakość, mówiąc szczerze. Widzę, że chyba to jest Roblox, nie wiem co to jest. W dziwnej jakości, to jak niby to jest HD, a jednak to jest takie... W takim prostokąciku, kwadraciku, ciul wie co. Widzę, że mutacji jeszcze nie przeszedłeś. Mówiąc szczerze, mutacja na YouTubie teraz jest bardzo ważna, bo ludzie mało co oglądają szczerze YouTuberów bez mutacji. I mówiąc szczerze, to jest bardzo ważne. Tutaj macie teraz ocenę kanału, taką bardziej szczegółową. No i to tyle chyba, więc nie zapomnijcie napisać tego, o czym wspomniałem na początku, czyli żeby oceniwać w kolejnym filmie. A ja wam dziękuję za oglądanie.